Niewidzialny znak niewidzialnej łaski. Tak Kościół mówi o istocie sakramentów. Sakrament namaszczenia chorych jest znakiem bliskości Boga do ludzkiego cierpienia. 11 lutego w liturgiczne wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes katolicki Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. Tego dnia biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa odwiedził hospicjum Dom Miłosierdzia Świętego Zygmunta Horazdowskiego w Brzuchowicach. W swoim przemówieniu do chorych przypomniał on, że znakami obecności Boga w naszym cierpieniu jest Jego bliskość, współczucie i łagodność. Po mszy świętej biskup Edward Kawa udzielił sakramentu namaszczenia chorych i pocieszał w rozmowach chorych mieszkańców Domu Miłosierdzia oraz sióstr Józefitek, które opiekują się hospicjum w Brzuchowicach. Miłosierdzia, niechaj Gospodź podtrzymuje Tebe błogodacią Świętego Ducha. Przez te święte pomazanie i swoje najłaskawsze miłosierdzie, niechaj Gospodź podtrzymuje Tebe błogodacią Świętego Ducha. Amin. Niechaj Tebe spase i miłostywo pidzimy. Amin. Tak sobie ruczki dajcie, cej. Teraz te święte pomazania, niechaj Gospodź, swoje miłosierdzie miłosierdzie, niechaj Gospodź podtrzyma i Tebe błogodacią Świętego Ducha. I wyzmów od grzechów, niechaj Tebe spase i miłostywo pidzimy. Amin.